Diecezja. Biskup opętany przez diabła i kobietę. Hiszpańska diecezja. Biskup opętany przez diabła i kobietę. Diecezja Solsony koło Lleida uważa, że 52-letni biskup Xavier Novell został opętany przez diabła i kobietę, pisze hiszpański dziennik ABC, powołując się na źródła kościelne. Biskup zrezygnował ze swojej funkcji i zamieszkał z 38-letnią psycholog, ekspertką do spraw satanizmu i autorką powieści erotycznych. Oboje poznali się podczas studiów demonologicznych. Według duchownych z diecezji, na których powołuje się dziennik, przyczyną zachowania biskupa jest opętanie. Znany ze skrajnie konserwatywnych poglądów Novell mógł doświadczyć procesu inwersyjnego podczas egzorcyzmów i zostać opętany przez złego ducha. Papież Franciszek miał dwukrotnie zwrócić się do biskupa, aby poddał się liturgicznemu obrzędowi uwolnienia od szatana. Przyczyny nagłego odejścia duchownego, do czego doszło pod koniec sierpnia, ujawnił po raz pierwszy hiszpański portal Religion Digital, a o sprawie od wielu dni piszą wszystkie główne media i portale społecznościowe kraju. Według Religion Digital, biskup zawiesił sutannę, gdyż się zakochał. Zakochałem się i chcę to zrobić dobrze, powiedział ABC. Nie chcę nic wiedzieć o konferencji episkopatu, ani o biskupach, miał dodać, twierdzi źródło w instytucji kościelnej. To bezprecedensowa sytuacja ze względu na okoliczności sprawy. Do tej pory nie było podobnego wydarzenia w Hiszpanii, napisał ABC. Administrator apostolski Roma Casanova pozostaje w stałym kontakcie z nuncjuszem papieskim Bernardi Trauza w tej sprawie. W komunikacie w poniedziałek diecezja Solsony poinformowała, że Novell złożył rezygnację z powodów wyłącznie osobistych. Według ABC, biskupstwo Solsony oraz znaczna część kościoła katalońskiego uważa, że sprawa jest bardzo poważna ze względu na mieszankę udręczonej osobowości duchownego i różnych nadprzyrodzonych wydarzeń, do których doszło. Biskup był egzorcystą. Teraz nie chce się im poddać. Xavier Novell był egzorcystą od 2015 rok, często egzorcyzmy praktykował i bronił ich skuteczności, ale teraz nie chce się im poddać, pomimo nalegań samego papieża Franciszka. Podejrzewa się, że biskup odmawia, gdyż coś ukrywa i będąc pod wpływami złego nadal chce to ukrywać, napisał ABC. Według duchownych, egzorcyzmy mogą być niebezpieczne, jeżeli są przeprowadzane w chwili słabości lub wątpliwości, kiedy siły ciemności krążą wokół życia egzorcyzmującego. Takie okoliczności mogą doprowadzić do efektów całkowicie odwrotnych od zamierzonych, jak to miało miejsce z biskupem, stwierdził dziennik. Według bliskich współpracowników biskupa, w ciągu ostatnich lat narastały problemy z osobowością duchownego, co miało związek z jego udziałem w mających leczyć homoseksualizm terapiach konwersyjnych oraz ich promowaniem w różnych punktach kraju. Dał się poznać jako konserwatysta i przeciwnik homoseksualizmu. Według źródeł, na które powołał się ABC, Novell miał w przeszłości inklinacje homoseksualne, ale poddał się terapiom i zmienił się. W tym czasie dał się poznać jako zdecydowany przeciwnik homoseksualizmu, a także wszelkich form seksu, których celem nie byłaby prokreacja. Prezerwatywa oddziela rodzicielstwo od przyjemności. I to nie jest ludzkie, powiedział. W 2017 rok. Był krytykowany za wypowiedzi o rzekomym psychologicznym podłożu skłonności homoseksualnych. W jednym z publicznych wystąpień wskazał, że przyczyną może być problem z figurą ojca, jego brakiem lub różnymi nieprawidłowościami. Novell, mianowany biskupem w wieku 41 lat, jest znany w Hiszpanii ze względu na liczne wystąpienia w mediach, w których dał się poznać jako tradycjonalistyczny konserwatysta, przeciwnik homoseksualizmu i aborcji, zwolennik niepodległości Katalonii. Partnerka duchownego jest autorką Piekła pożądania Gabriela. Jego partnerka, młodsza o 14 lat, psycholog z wykształcenia, Silvia Caballol, jest rozwiedziona z Marokańczykiem, z którym ma dwoje dzieci. Jest autorką dwóch książek o tematyce satanistycznej i erotycznej. Jedna z nich, pod tytułem Piekło pożądania Gabriela, została uznana przez dziennik ABC za wizjonerską. Powieść przenosi nas w świat psychopatii,
sekt, sadyzmu i szaleństwa, w walkę między dobrem i złem, między Bogiem i szatanem, między aniołami i demonami, napisał. W swoim dziele autorka zawarła następujące wizjonerskie pytanie: co się stanie, jeżeli pociąg fizyczny jest silniejszy od jakiegokolwiek kodeksu etycznego czy presji społecznej, zauważyły media hiszpańskie. Caballol brała udział w licznych kursach M.In. seksuologii, technik antystresowych, jogi, religii katolickiej i islamskiej. Media wskazują, że obecnie nie jest możliwe zlokalizowanie czy jakiekolwiek skontaktowanie się z parą, jakby ich ziemia pochłonęła, stwierdził ABC. Kościół diecezjalny modli się za biskupa z całą nadzieją pokładaną w Panu, głosi poniedziałkowy komunikat biskupstwa Solsona.